kochani, możliwe, że już dostrzegliście taką dziwną prawdę, że jak ktoś jest bezbronny, to jest używany do bardzo różnych celów. Im ktoś jest bardziej bezbronny, tym bardziej jest podatny na używanie go bez pytania, czy go do tego używać. To znaczy, chcę wam powiedzieć, że zauważyłem, że dzieci są używane jako lekarstwo. Dzieci są używane jako lekarstwo na niedociągnięcia rodziców. Jak rodzice mieli same dwoje w szkole, to dziecko ma to naprawić, przynosząc czerwony pasek. Jak rodzice nie byli w stanie dorobić się majątku, to dziecko ma to zrobić. A w ogóle, jak rodzice nie byli szczęśliwi, to dziecko ma obowiązek być szczęśliwym.